Witajcie widzowie, ja nazywam się Kamil Broniowski i niedawno zacząłem 15 rok pracy w tym miejscu, w kopalni soli Wieliczka. Od kilku lat jestem tutaj nadsztygarem górniczym, czyli osobą dozoru, która odpowiada za kontrolę robót wykonywanych na dole. Ale żeby się dostać na dół, czyli do kopalni, musimy skorzystać z jednego z tych miejsc, z jednego z szybów górniczych, które są kluczowymi wirowiskami naszej kopalni. Dzisiaj więcej sobie o nich opowiemy. Jesteśmy na wieży szybowej szybu Daniłowicz i jak widzicie wyglądam nieco inaczej. Nie mogę tu być w moich cywilnych ciuchach, bo przepisy górnicze na to nie pozwalają, regulując wszystko, zwłaszcza od strony bezpieczeństwa. Dlatego ubieramy się tak, a nie inaczej. Dla was szyb górniczy to brama do podziemnego świata. My górnicy patrzymy na to nieco z drugiej strony. Dla nas to jest to okno na świat. To miejsce, które służy do wydostania się po ciężkim dniu pracy. To miejsce, które dostarcza nam powietrza, żebyśmy mogli bezpiecznie pracować. Miejsce, przez które transportowany jest materiał. A dawniej szyb był też tym pierwszym niebezpiecznym miejscem, które górnicy musieli pokonać, schodząc do kopalni po drabinach lub stromych i śliskich schodach. Dziś tego problemu już nie ma. Dzisiaj możemy do kopalni zejść bezpiecznymi, szerokimi schodami lub skorzystać z urządzenia wyciągowego, takiego jakiego elementy widzicie właśnie koło mnie. Przez wieki wydrążono do kopalni kilkadziesiąt szybów. Tylko nieliczne z nich dotrwały do czasów współczesnych. To między innymi widoczne w tej chwili za mną szyb Paderewski, szyb Kinga, szyb Kościuszko. Każdy z nich pełni inną funkcję. Każdy z nich, tak w części podziemnej, jak i tej na powierzchni, wymaga stałego nadzoru i remontów, żeby, tak jak ta wieża, na której się znajdujemy, ozdabiać pejzaż naszego górniczego miasta. A jak już jesteśmy tutaj na tej wieży, no to nie jest to oczywiście proste, żeby się tutaj dostać i zrobić dla was te piękne zdjęcia. Pomaga mi w tym operator, który lata tutaj właśnie dronem. Znajdujemy się przed szybem Daniłowicza. Każdy, kto kiedykolwiek zwiedzał Wielicką kopalnię, kojarzy ten charakterystyczny budynek za moimi plecami. Jednak nie zawsze ta okolica tak wyglądała. Aż do 1874 roku zjazd na dół szybem Daniłowicza odbywał się na siodełkach z łyka lipowego przypinanych do głównej liny. Wtedy, w 1874, pojawiła się tutaj pierwsza maszyna parowa. Z pomocą pary wyciągano turystów i transport aż do 1961 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza maszyna elektryczna. W ostatnim czasie szyb Daniłowicza ponownie poddano modernizacjom. Pod koniec 2021 roku niezbędne było nawet wyłączenie go z ruchu i turyści powrócili do niego dopiero we wrześniu 2022. Na czym konkretnie polegały prace wykonane w tym szybie, opowie nam Maciek, który nadzorował te roboty. Cześć Maćku. Cześć Kamil. Remont szybu Daniłowicza był niezbędny ze względu na postępującą korozję biologiczną obudowy drewnianej w szybie. Była ona spowodowana dostawaniem się słodkiej wody do przestrzeni rury szybowej. W przyszłości, aby ograniczyć dopływ tej słodkiej wody, postanowiono o zabudowie hydroizolacji. Aby tą hydroizolację zabudować w szybie, należało do głębokości 30 metrów w całości wyrabować obudowę drewnianą, a także keramzytobeton. Keramzytobeton jest to warstwa upodatniająca pomiędzy obudową drewnianą a obmurzem z cegły. Następnie trzeba było odtworzyć obudowę drewnianą, a pustą przestrzeń pomiędzy obudową drewnianą a obmurzem tym razem wypełniono lekkim pianobetonem i zatłoczono go ponad 200 metrów sześciennych. I tak zmodernizowany szyb Daniłowicza znów służy turystom zwiedzającym podziemną trasę turystyczną w naszej kopalni oraz osobom uczestniczącym w licznych podziemnych wydarzeniach. To i ja zapraszam was teraz na dół. Znajdujemy się w rejonie podszybia szybu Paderewski. Pierwotnie ten szyb nazywał się szybem Franciszka i został wydrążony po to, aby odciążyć inne sąsiadujące szyby. Od 1870 roku służy również turystom, którzy pierwotnie schodzili tym szybem na głębokość 51 metrów, by ostatnich kilkanaście metrów do poziomu pierwszego pokonać schodami. Dokładnie tymi za mną. W
1893 roku szyb Paderewski został pogłębiony do głębokości pierwszego poziomu, to jest do 64 metrów pod powierzchnią. W 2016 roku rozpoczęła się kilkuletnia rewitalizacja tego szybu, która doprowadziła do tego, w jakim stanie ten szyb jest dzisiaj, jak on wygląda dzisiaj. O tym więcej opowie Michał, z którym się tutaj umówiłem. Cześć Michał. Cześć. Opowiedz nam, na czym polegała praca wykonana w szybie Paderewski? Prace związane z przebudową szybu Paderewski obejmowały kilka głównych części. Najistotniejsza z nich to przebudowa samej rury szybowej, wykonanie głowicy szybowej, podszybia wraz z jego aranżacją oraz wykonanie pewnych elementów robót geotechnicznych na samej powierzchni wokół szybu. Dodatkowo szyb został uzbrojony w dwie opaski drenażowe oraz system odprowadzania wody do systemu odwadniania kopalni. Po przebudowie szybu Paderewski szyb został wyposażony w przedział schodowy, dzięki czemu mógł przejąć funkcję szybu Daniłowicza podczas jego przebudowy. No to przejdźmy się tymi nowymi schodami. Chodźmy. Znajdujemy się przed budynkiem nadszybia szybu Paderewski. Szybu, który w latach 50. XX wieku niemal całkowicie zniknął z pejzażu naszego górniczego miasta. Jednak i to miejsce nie zawsze wyglądało tak, jak w tej chwili widzicie, bo wcześniej stał tutaj drewniany XIX-wieczny budynek, którego makieta postawiona jest nieopodal tego nowego budynku i wygląda tak. Szyb, który widzicie za mną, nosi imię naszej patronki, świętej Kingi. To jest główny szyb naszej kopalni i to właśnie tędy górnicy codziennie zjeżdżają na dół, gdzie pracują, wykonując renowacje chodników i komór. W ten sposób dbamy o nasz zabytek oraz o miasto, które leży nad kopalnią. Szyb Kinga nabrał na znaczeniu w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to zamontowano tutaj pierwszą maszynę parową. Tego typu urządzenie obsługiwało szyb aż do 1938 roku, kiedy zastosowano pierwszą maszynę elektryczną. Ta z kolei została poddana gruntownej modernizacji, a właściwie wymieniona w 2012 roku, kiedy to zastosowano urządzenie, które obsługuje ten szyb do dzisiaj. Urządzenie bardzo nowoczesne, z zupełnie nowym systemem sygnalizacji, z nowym systemem bezpieczeństwa, który umożliwia awaryjną jazdę wyciągiem szybowym. I tego typu urządzenie jest pierwszym w polskim górnictwie. A propos awarii, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy jazda takim wyciągiem szybowym jest bezpieczna? Jak wygląda kontrola takiego bezpieczeństwa? O tym opowie nam Rafał. Cześć Rafał. Witamy. No to powiedz mi, jak wyglądają kwestie właśnie bezpieczeństwa rewizji tego szybu? No codziennie na wyciągu szybowym jest wykonywana rewizja codzienna przez uprawnionego rewidenta, który posiada upoważnienie wydane przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Wykonuje czynności związane z kontrolą wyciągu szybowego. Zaczyna od kół linowych, później podchwyty, no i schodzi na dół. Później zajmuje się naczyniami wyciągowymi, liny sprawdza, a na samym końcu przejazd kontrolny szybem w celu sprawdzenia poprawności zabudowy wszystkich elementów, które są w szybie. Tych kontroli jest naprawdę dużo, te kontrole codzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne. To wszystko sprawia, że możemy czuć się bezpiecznie, kiedy wchodzimy do wyciągu szybowego. I tutaj przypomina mi się taka anegdota. Otóż mój operator, Staszek, ma emerytowanego górnika w rodzinie, konkretnie własnego ojca, który zawsze powtarzał, że windą w bloku to on się boi jeździć, bo ta jest kontrolowana tylko raz w roku. A górniczą szolą to on może jeździć, bo ona jest sprawdzana codziennie. I tak oto z pomieszczenia maszyny wyciągowej przenieśliśmy się na nadszybie naszego szybu i zjeżdżamy na dół. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bezpieczeństwo szybu to nie tylko kontrola od strony mechanicznej, o której przed chwilą mówiliśmy, to także kontrola stanu samego wyrobiska, jakim jest rura szybowa. Za to, żebyśmy wiedzieli, jak ona zmienia się pod wpływem ciśnienia górotworu, odpowiada dział mierniczo-geologiczny, którego kierownik Piotr jest tutaj dzisiaj ze mną. Szczęść Piotrze, szczęść Boże. Szczęść Boże, cześć Kamil. Powiedz mi Piotrze, na czym polega praca wasza w szybie, jak chodzi o jego pomiary miernicze?
Dział mierniczo-geologiczny wykonuje cały szereg różnego rodzaju pomiarów związanych z szybami. Moglibyśmy je sobie w taki podstawowy sposób podzielić na dwie kategorie. Pomiary wykonywane na powierzchni, i do takich zaliczymy na przykład sprawdzanie wychylenia od pionu wieży szybowej, czy też w ogóle osiadania terenu wokół szybu i maszyny wyciągowej, jak i sprawdzania warunków geometrycznych samej maszyny wyciągowej, takich jak na przykład kąty natarcia lin, odchylenia ich od płaszczyzn. To są rzeczy, które musimy sprawdzać. Natomiast jeśli chodzi o te pomiary bardziej związane z samą rurą szybową, to są pomiary takie jak na przykład geometria obudowy i elementów zbrojenia szybu. Wyniki takich analiz przekazujemy do oddziału szybowego, dzięki czemu nasi koledzy mogą wprowadzić zmiany w jeździe klatki, tak aby była ona po prostu bezpieczna. To bezpieczeństwo to jest aspekt, na który zwracamy Wam uwagę przy każdej nadarzającej się okazji. On jest ważny nie tylko dla właśnie górników, pracowników kopalni, ale przede wszystkim dla naszych gości. Dziękuję Ci, Piotrze, za te wyjaśnienia. Szczęść Boże. Dzięki, szczęść Boże. I ruszamy dalej. Wprawdzie motywem przewodnim naszego kopalnianego vloga są szyby górnicze, ale nie może być filmu o kopalni soli Wieliczka bez tego miejsca, bez kaplicy świętej Kingi. Tą komorę każdy, kto zwiedzał Wieliczkę, kojarzy. No i tak jak szyby, tak jak chodniki, które do tych szybów i od tych szybów prowadzą, tak i komory, w tym nawet takie komory jak ta, wymagają co jakiś czas remontów, stałego nadzoru. I właśnie w kaplicy świętej Kingi, również w minionym roku, były wykonywane prace górnicze. Przed kilkoma laty prace wykonano w lewym ociosie naszej kaplicy. Ta obudowa drewniana, którą widzicie w części przystropowej, została wówczas wymieniona. W minionym roku prace były wykonywane w ociosie prawym. A co konkretnie było robione, o tym więcej wie nasz sztygar Wiesław, z którym się tutaj umówiłem. Szczęść Boże, cześć Wieśku. Szczęść Boże, cześć. Zanim przystąpimy do omówienia tego, co się działo, pozwól, że odłożę kamerę, wtedy będziemy mieli lepszy kadr. Jasne. Ty, Wieśku, nadzorowałeś te prace, one wymagały dozoru stałego z uwagi na wyjątkowość tego miejsca. Opowiedz proszę, na czym polegały te roboty? Tak jak wspomniałeś, miejsce jest wyjątkowe. Dla nas, górników wielickich, jest to wręcz kultowe miejsce. I dlatego to, co tu miało być robione, a wiadomo, jest to wyrobisko jak każde inne i podlega też siłom natury i trzeba było też coś zrobić, zadbać, wymagało szczególnego podejścia, szczególnej troski. Zaczęło się od koncepcji, które były robione przez niezależne ośrodki naukowo-badawcze. Następnie oczywiście powstał projekt. Projekt wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, że miejsce jest wyjątkowe, ale też nowatorska technika, nowatorski sposób zabezpieczenia. My, wiadomo, mamy w tej chwili bardzo często w użyciu technologię kotwienia. To jest popularna metoda zabezpieczenia współcześnie wyrobisk, jak wiesz. Ale tutaj jednak kotwy były inne, całkiem inne, bo przede wszystkim ze stali kwasoodpornej, a poza tym spoiwem nie był jak zwykle cement, klej cementowy, tylko żywica dwuskładnikowa. Kotwy zostały tak wykonane, że jak dzisiaj popatrzysz na to, to praktycznie nie możemy się doszukać miejsc, w których one były zainstalowane. Bo właśnie o to chodziło, żeby było to zrobione dyskretnie, tak żeby człowiek, który tutaj przebywa, turysta, nie widział śladów naszej działalności, ale żeby efekt, oczywiście, i skuteczność działania była jak najwyższa. I myślę, że nam się to udało. Jestem spokojny o los tego miejsca. Na pewno przetrwa jeszcze wiele lat w dobrym stanie. No i te efekty końcowe zdecydowanie widać. Ja Ci, Wieśku, bardzo serdecznie dziękuję za poświęcenie nam czasu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A my ruszamy dalej, dlatego że żeby turyści mogli w bezpieczny sposób zwiedzać naszą kopalnię, żeby bezpiecznie mogły być tutaj prowadzone prace, żeby wszystko, co widzimy pod ziemią, było dla nas dostępne, musi kopalnia być przewietrzana. A za przewietrzanie odpowiadają osobne szyby i teraz zajmiemy się właśnie tym tematem, wentylacją. Znajdujemy się w rejonie nadszybia szybu Wilson, powstałego na początku XX wieku właśnie z myślą o przewietrzaniu wschodniej części naszej kopalni. Patronuje mu prezydent USA Thomas Woodrow Wilson, który w 1918 roku był jednym z głównych orędowników powstania niepodległego państwa polskiego. W niedługim czasie sam szyb z pewnością czeka przebudowa,
A w ostatnich latach budynek nadszybia i całe jego otoczenie zostały poddane gruntownym modernizacjom, o których więcej opowie nam kierownik działu energomechanicznego Rafał, który jest tutaj ze mną. Cześć Rafał. Cześć Kamil, dzień dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się na obiekcie wentylatora głównego szybu Wilson, który został zmodernizowany w ostatnich latach. Modernizacja polegała na całkowitym wymianie wentylatora, który tu już służył ponad 50 lat. Stary budynek został całkowicie zlikwidowany, wentylatory zostały wymienione, kanał przebudowany, powstał budynek depresyjny nad samą głowicą szybu, zostały wymienione rozdzielnie średniego napięcia, stacje transformatorowe, rozdzielnie niskiego i przede wszystkim powstały nowe dwa wentylatory wraz z układem tłumienia, który był tu najważniejszym elementem, jaki projektanci zadali sobie, żeby ograniczyć poziom hałasu w rejonie właśnie tutaj szybu Wilson i dla działek sąsiadujących. Dzięki tej modernizacji uzyskaliśmy parametry na poziomie 40 dB w nocy, 50 dB w ciągu dnia, ponieważ nowe wentylatory mają tą samą wydajność, jeżeli chodzi o ilość powietrza, natomiast no, mocowo są prawie o 40% uzyskaliśmy ograniczenie zużycia energii. Zużycie energii też jest na pewno bardzo ważne, natomiast dla mnie, jako w sumie znającego tą okolicę od dzieciństwa, szczególnie odczuwalny jest ten ograniczony poziom hałasu. Tutaj my w tej chwili rozmawiamy w zasadzie swobodnie, słychać jakieś tam brzęczenie. No to zasługa też na pewno właśnie tych nowych wentylatorów. Jeden z nich jest tutaj za drzwiami, możemy go zobaczyć? Dokładnie tak, mamy tutaj wentylator W2, który aktualnie nie pracuje, ale obok jest W1, o tych samych parametrach, wentylatory o mocy silnika 110 kW, więc no, jak zresztą widzisz na załączonym obrazku, ta cisza i parametry, pełny monitoring, czyli mamy tutaj i monitoring od drgań, od prędkości, od wyważenia wentylatora, więc to jest naprawdę duży sukces w zakresie ograniczenia hałasu. No, istniały takie sytuacje, że nawet sąsiedzi dzwonili do kopalni, czy faktycznie co się stało, że wentylator nie pracuje, a on po prostu pracował, tylko że te parametry, do którego byli przyzwyczajeni przez lata do hałasu, no nie został tak zniwelowany, zmniejszony do poziomu, że myśleli, że wentylator w ogóle nie pracuje. No to zdecydowanie nowoczesność tutaj weszła tak, jak powinna. Dziękuję ci za poświęcenie nam tego czasu. I ruszamy dalej. Podobną rolę w naszej kopalni pełni szyb Kościuszko. To również szyb wydechowy. Przenieśmy się więc teraz w jego okolice. Za mną widzicie szyb Kościuszko, budynki nadszybia szybu Kościuszko, wieżę szybową. Jest to jeden z głównych szybów wentylacyjnych, ale nie zawsze taką funkcję w naszej kopalni pełnił. Szyb zgłębiony pod koniec XVIII wieku przede wszystkim pełnił funkcję transportową. Od samego początku zabudowane nad nim było urządzenie kieratowe, czyli konie wyciągały sól na powierzchnię. W 1869 roku kierat został zastąpiony przez nowoczesną maszynę parową i ta funkcjonowała tutaj aż do przedednia II wojny światowej. Później jeszcze przez jakiś czas była tu maszyna elektryczna, ale od jakiegoś czasu funkcja transportowa nie jest już funkcją tego szybu, a skupia się on przede wszystkim na tym, żeby służyć naszej kopalni jako szyb wentylacyjny. Jednak o tym zdecydowanie więcej opowie nam Tomek, z którym się tutaj dzisiaj umówiłem. Cześć Tomku. Cześć Kamilu. Powiedz nam parę słów na temat tego, jak wygląda funkcja wentylacyjna szybu Kościuszko. Szyb Kościuszko w ruchu kopalni pełni niezwykle istotną rolę. Jak już wspomniałeś, pełni funkcję wentylacyjną. Dzięki niemu przewietrzane są wyrobiska trasy turystycznej oraz Muzeum Żub Krakowskich, a także pozostałe wyrobiska zlokalizowane na poziomach 1,8 w podsieci wentylacyjnej zachodniej. W 2015 roku została zmodernizowana stacja wentylatorów głównych. Obecnie pracują tutaj nowoczesne osiowe wentylatory wraz z nowoczesną sterownią, dzięki której sterowanie pracą wentylatorów odbywa się z pulpitu dyspozytorskiego. Ale szyb Kościuszko to nie tylko funkcja wentylacyjna. Jest również wyposażony w infrastrukturę niezbędną do procesów, jakie toczą się w kopalni na dole. Prace związane z zabezpieczeniem wyrobisk, a także z likwidacją wyrobisk niezabytkowych. W najbliższych latach planowana jest przebudowa rury szybowej wraz z budynkami szybu Kościuszko. Pozwoli to na zachowanie funkcjonalności szybu w kolejnych latach działalności kopalni.
Ale przebudowa samej rury szybowej i budynków nadszybia to nie wszystko, bo trzeba jeszcze z szybu wyjść na dany poziom, a z danego poziomu dostać się do szybu. W tym celu przebudowywane są wyrobiska łączące dany poziom naszej kopalni właśnie z tym szybem za mną, a przykładem takiego wyrobiska jest poprzecznia Król Saski, na którą z pomocą odrobiny magii filmowej teraz się przeniesiemy. I tym sposobem jesteśmy już na poziomie drugim wyższym naszej kopalni. Za mną pod szybie szybu Kościuszko, a my jesteśmy w poprzeczni Król Saski, jednym z wielu wyrobisk, które łączą ten szyb z kopalnią i które zostało niedawno przebudowane. Ale żebym znowu ja o wszystkim nie opowiadał, to jest ze mną ponownie Wiesław. Szczęść Boże, Wieśku. Szczęść Boże, Kamil. Powiedz nam trochę więcej o tym, jak przystosowujemy wyrobiska, żeby udostępnić szyb ponownie dla kopalni. Prace w szybach to jest jedno zadanie, bardzo istotne. Muszą być wyremontowane o odpowiednim standardzie, ale muszą być połączone z organizmem kopalni. I dlatego robimy przebudowy wyrobisk dochodzących do szybu. Właśnie tak jak tu w tym miejscu, gdzie zakończona została w tym roku przebudowa ciągu wyrobisk. Podłużnia i poprzecznia Król Saski, która doprowadziła nas do tego miejsca, czyli właśnie do podszybia szybu Kościuszko. W związku z tym, że ten szyb dzisiaj jest tylko szybem wentylacyjnym, ale planujemy także, żeby miał funkcje inne, przede wszystkim transportowe i komunikacyjne, robimy to podobnie też na innych poziomach. Tam też przerobimy przebudowy wyrobisk łączących szyb z resztą kopalni. W przyszłości szyb Kościuszko prawdopodobnie odzyska swoją funkcję transportowo-komunikacyjną, a kilka lat temu taką funkcję po wielu latach przerwy odzyskał również szyb Regis. Udajmy się tam więc teraz. Dotarliśmy na pierwszy poziom naszej kopalni, w rejon podszybia szybu Regis. A o tym, jak ważną funkcję ten szyb pełni w naszej kopalni, opowie Maciek. Szczęść Boże, cześć Maćku. Szczęść Boże. Jaką funkcję dzisiaj ma szyb Regis w naszej kopalni? Obecnie szyb Regis obsługuje turystów na trasie górniczej. Trasa górnicza powstała w 2012 roku i szyb Regis do tego stanu został doprowadzony właśnie w tym roku. Po przerwie spowodowanej COVID-19 mamy nadzieję niedługo powrócić do tej trasy i uruchomić ją ponownie dla naszych turystów. Również szyb Regis obsługuje turystów z trasy turystycznej, którzy po zobaczeniu naszej kopalni wyjeżdżają tędy na świat. Również szyb Regis obsługuje kuracjuszy z uzdrowiska, którzy zjeżdżają do podziemnych komór, gdzie mają swoje zabiegi, tam przebywają, po czym po pobycie wyjeżdżają z powrotem też tym szybem na świat. Czyli jak widzicie, szyb Regis jest w tym momencie wykorzystywany przez wszystkich możliwych zwiedzających naszą kopalnię, ale to, że wyremontowano szyb, czyli rurę szybową i wyrobiska, które łączą ten szyb, udostępniają go na poszczególnych poziomach, to nie wszystko. Ważna była też rewitalizacja części na powierzchni tego szybu. To wam teraz pokażę, więc zapraszam was na górę, a tobie Maćku bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I jedziemy na świat. Budynek nadszybia szybu Regis przeszedł ogromną metamorfozę, tak na zewnątrz, jak i w środku. I to naprawdę robi wrażenie, bo kiedy sobie przypomnę, jak jako dzieciak przychodziłem do tego budynku, to mieściła się w nim sala gimnastyczna, na której graliśmy w koszykówkę, a za moimi plecami była wypożyczalnia VHS-ów. Z tego co wiem, była tutaj też sala prób naszej górniczej orkiestry, więc budynek ten pełnił jakieś funkcje, ale zdecydowanie nie wyglądał tak pięknie jak dziś. Szyb Regis znajduje się w samym centrum naszego górniczego miasta. Przez lata budynek jego nadszybia, delikatnie rzecz ujmując, nie był ozdobą Wieliczki. Teraz po renowacji wygląda zdecydowanie lepiej. Można wręcz powiedzieć, że cieszy oczy. I na tym zakończymy naszą wędrówkę po szybach górniczych kopalni Soli Wieliczka. Mam nadzieję, że był to dla was ciekawy program. Jeżeli tak, pamiętajcie o kciukach w górę i do zobaczenia.